cieszymy się, żeśmy dożyli, że Pan Bóg nam dał dożyć i że niosę znów ten sztandar jeszcze. Bardzo się cieszę. W dniu ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku w Rajczy poświęcony został sztandar Solidarności. No to było 40 lat, było śniegu dużo, zimno tak bardzo. Myśmy z Ujsłów przyszli 7 kilometrów pieszo, bo autobusy nie jeździły. W 40. rocznicę tego wydarzenia odbyły się uroczystości, które rozpoczęły się mszą świętą w rajczańskim kościele, sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej, koncelebrowaną przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. Na pewno ważne wydarzenie dla tej miejscowości, ponieważ to jest tworzenie w takiej małej ojczyźnie tego, co jest bardzo ważne w danym momencie. I dobrze, że takie wydarzenie miało miejsce właśnie tu w Żywiecczyźnie, gdzie wydawałoby się, że jest koniec świata, a tymczasem tworzyło się historię. Żeśmy się składali na ten sztandar, żeby go siostry tamte w Kętach wyhaftowały. Ja prowadziłam całą tą uroczystość, stałam na trybunie i bardzo było zimno, bardzo... No wtedy baliśmy się bardzo, że nam dopałują. Tak, ale szczęśliwie przeszliśmy. Także... Było smutno, no bo nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, ale pozwolili. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przenieśli się do szkoły podstawowej w Rajczy, gdzie wspominano wydarzenia sprzed 40 lat. Dziękujemy za odwagę tym ludziom, którzy tutaj wtedy na rynku się zebrali w tym dniu i poświęcili sztandar Solidarności, która została w tym dniu właśnie, 13 grudnia, przyduszona. Pamiętajmy, że ten czas to był czas no, strachu, tak? Z drugiej strony to był czas, gdzie ludzie przeżywali swoje dramaty domowe, bo wiadomo, że w nocy wyciągano z łóżka praktycznie tych, których internowano. Rodziny nie wiedziały, co się z tymi ludźmi dzieje. Dzieci płakały. A tutaj ten promyk nadziei, dlaczego? Że mimo tego strachu, mimo tego tej brutalności, z jakim się spotkali członkowie Solidarności, tutaj był święcony sztandar. Ostatni sztandar na Podbeskidziu, który mimo tych zakazów ludzie się zbuntowali i zrobili swoje. Mieli zaplanowaną imprezę i ta impreza się odbyła. Został przekazany uroczyście ten sztandar mieszkańcom jakby miasta. Ci mieszkańcy miasta później uroczyście to zostało poświęcone w kościele. Co prawda ten sztandar już później nie wyszedł z tego kościoła, no bo wiadomo, że Zbecja by już go zgarnęła, ale też ten sztandar był takim symbolem, że przyjdzie ten czas lepszy, ten czas zwycięstwa i ten czas, gdzie można będzie to wspominać w wolnej Polsce. Spokój nowego roku w cenzurowanych listach, spokojnej zdrady, spokojnych oszczerstw, wyroków, które spisują zamiast win zasługi. Tylko wiatr nie chce zostawić w spokoju tej ziemi.